Moje drogie panie, witam was bardzo serdecznie. Szczególnie te panie, które będą oglądały to już później, które też dołączą może później, będą oglądały to już w nagraniu. Witam was bardzo serdecznie. Widzę, że się dołączacie. Jeszcze może zaczekamy. I też napiszcie mi proszę, skąd jesteście, skąd się podłączacie do tego live'u. Dzisiaj będę mówiła o trendach. O tym też, jak je inkorporować do swojej garderoby, czyli nie tylko o tym, co będzie modne, tak, w tym roku, ale także jak to dodać do swojej garderoby w taki naprawdę praktyczny, mądry sposób, tak, żeby to wyglądało też elegancko i kobieco, także autentycznie dla siebie, tak. Dziewczyny, widzę, że dołączacie. Piszcie mi proszę, skąd jesteście. Ja jestem teraz w Warszawie. U nas tak spoglądam za okno. Jest trochę śniegu, ale chyba dzisiaj taki pada śnieg z deszczem, więc nie wiem, czy długo jeszcze będziemy się cieszyć śniegiem. Dobrze, ja tutaj tylko sobie sprawdzam, czy ja widzę w ogóle ten czat. W ogóle napiszcie mi proszę, czy dobrze mnie słychać, ponieważ ja dzisiaj jestem pierwszy raz ze swoim mikrofonem takim zewnętrznym, więc napiszcie mi proszę. Przed tym jak zaczniemy, ja też może się podłączę z telefonu i zobaczę. Z Wilna, okej, okay, dobrze, to znaczy mnie słychać. Z Wilna, okej, okay, dobrze, to znaczy mnie... Okej, okay, dobrze, też u siebie na telefonie sprawdziłam, że to wszystko działa. Dobrze, dziewczyny, to ja wtedy zaczynam o tych trendach. Chcę pokazać wam, przygotowałam w ogóle prezentację z takimi zdjęciami, które będziemy sobie oglądać. Dobrze, to też mam nadzieję, że już widać. Aha, nie wiem, czy widać, bo ja u siebie jakoś nie widzę w swoim... Okej, okay, już widać. Okej, okay, dobrze. To znaczy tak, zacznijmy od tych trendów, które są, będą modne w tym sezonie. Zrobimy taki przegląd. To będzie tak naprawdę 5 trendów, które ja wybrałam na razie, ponieważ tych trendów jest bardzo dużo i możemy o nich mówić i tak wiecie, no naprawdę głębiej. Dlatego jeśli będzie zainteresowanie, jeśli wam się spodoba i chcecie jeszcze dalej przeglądać kolejne trendy, no to najbardziej możemy też zrobić drugą część takiego live'u, żeby po prostu wszystko sobie tak naprawdę dobrze omówić. I ten pierwszy trend, na który chcę zwrócić waszą uwagę, to jest właśnie trend na shorty. I tutaj widzimy właśnie no, na wybiegu Versace, tak, ich stylizację, którą oni proponują. I w ogóle czym się różnią shorty w tym sezonie od poprzedniego sezonu, to że one są o wiele bardziej krótkie. I powiem wam, że już ta moda na shorty, też na bermudy może, już gości, tak? Więc może już też macie coś w swojej garderobie. Chodzi o to, że no, proponuje się shorty zakładać też na co dzień, tak nawet może do biura, no nie widzę naprawdę, jak ktoś ma taki bardziej poważny dress code, na przykład ja u siebie w biurze, no to nie widzę możliwości na takie shorty nawet latem, tak, więc to trzeba tak uważnie, tak, do tego podejść, ale myślę, że gdy jest bardzo gorąco, to nawet w mieście w takich shortach, no można pójść. Ja bym oczywiście wybierała coś troszkę może dłuższego, tak odrobinkę przynajmniej, tak, chociaż naprawdę no, ten trend pokazuje nam, żeby one były krótkie. Jednakże, żeby wyglądać i czuć się w tym dobrze w każdej sytuacji, tak, to ja bym wybrała troszkę dłuższe do miasta, podczas gdy jeśli jedziemy na wakacje, jeśli plażujemy sobie gdzieś albo może zwiedzamy w jakichś bardzo gorących miejscach, w europejskich stolicach albo po prostu miastach gdzieś we Włoszech, w Hiszpanii, na południu Francji, to takie shorty oczywiście będą tam wyglądały bardziej autentycznie, tak? Szczególnie gdy jesteśmy na wybrzeżu. Jedziemy na jakąś francuską, na włoską rivierę, no to naprawdę tam ja widzę po prostu, jak dobrze to by wyglądało. Nawet właśnie taka stylizacja od Versace zaproponowała w różowych takich tonacjach, pastelowe kolory, naprawdę pięknie wyglądają, no i też bardzo kobieco. Więc zwróćcie na to uwagę, że te shorty, jeśli je wybieramy, tak, to nie obowiązkowo to znaczy, że no, tutaj możemy wyglądać tak, nie wiem, może niepoważnie, tak? Wygląda to naprawdę kobieco i pięknie też podkreśla sylwetkę. Oczywiście no, w takim trendzie, co trzeba zwrócić uwagę, żeby
No jak się czujemy oczywiście z tym, bo chodzi o to, że tak chciałam powiedzieć, że warto mieć zadbane nogi, warto sportować, warto utrzymywać siebie w tonusie. Często też widać latem, no, że nie zawsze tak jest i to jest też okej. Nie ma czegoś takiego, że nie może tak być, jeśli ktoś ma, nie wiem, jakiś celulit na nogach, to ja też to mam, każdy to ma, nawet najbardziej chude osoby to mają, więc to jest coś naturalne. Myślę, że to też bardzo związane z naszym odżywianiem i to, do jakich produktów teraz mamy dostęp, ale chodzi o to, że ja przynajmniej takie mam podejście do siebie, że no, staram się, no wiecie, pracować na czymś, tak, w jakiejś dziedzinie, więc tutaj właśnie z tymi shortami, no też, jak ja je widzę i myślę o tym, jak ja bym to wdrożyła do swojej garderoby, no to myślę o tym, że trzeba też wprowadzić gimnastykę, tak, wprowadzić jakiś sport do swojej rutyny i też tutaj chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że te shorty mogą być też różne, z różnej tkaniny wykonane i myślę, że takie lniane, jak tutaj właśnie na pokazie mody od Hermes, to wyglądają nawet chyba i lepiej na lato, tak? Szczególnie gdy jedziemy nad morze, tak jak wspominałam. Zwróćcie uwagę, że te shorty mają też wysoki stan. Nie wiem, jak Wy się odnosicie do wysokiego stanu, też napiszcie mi w komentarzu, proszę, czy lubicie wysoki stan, czy nie. Ja osobiście uwielbiam wysoki stan. Myślę, że naprawdę pięknie on podkreśla długość naszych nóg, tak? Naprawdę tutaj zobaczcie u tej modelki, no oczywiście ona jest modelką, ale to, że tutaj są właśnie shorty z tym wysokim stanem, naprawdę podkreśla jeszcze bardziej, jak długie są te nogi. Więc jak chcecie wydłużyć nogi, to naprawdę nie ma lepszego sposobu niż wysoki stan. Też według mnie to jest coś bardzo wygodnego do zakładania. Ja jak sobie założę coś z poprzednich lat i co ma niski stan albo nawet średni, to naprawdę jest mi jakoś niewygodnie, szczególnie jak siadam, więc to też zależy oczywiście od Waszych preferencji, tak? Ale naprawdę myślę, że ten wysoki stan jeszcze będzie gościł długo u nas, tak? I dlatego no, warto coś takiego na pewno kupować, na pewno to są dobre inwestycje. Dobrze, i też chcę pokazać jeszcze te shorty od Max Mara. Zwróćcie uwagę tutaj w takim bardzo klasycznym też stylu dla Max Mara. Kolorystyka też, ta wielbloncia kolory, to naprawdę od razu nam się kojarzy ze stylem Max Mary. Tutaj zobaczcie, jak bardzo krótkie mogą być te shorty. Właśnie specjalnie chciałam Wam to pokazać. Nie wiem, myślę, że to dla bardziej odważnych pań. Ja sama bym się na coś takiego no, nie odważyła, chociaż naprawdę mi się bardzo podoba, jak tutaj właśnie zaprezentowana jest ta stylizacja, tak, jak bardzo elegancko to wygląda, jak naprawdę prosty krój, tak, kolorystyka też jest bardzo jednolita, no, jest ten sam kolor tak naprawdę, więc naprawdę wygląda to bardzo elegancko, też w takim stylu odnosi się to też do stylu old money style, gdy po prostu no, mamy taki prosty krój, tak, wszystko jest bardzo stonowane i takie eleganckie przez to. Też tutaj zobaczcie, widzimy tutaj na taki też zabieg, na który chcę zwrócić Waszą uwagę, że ta modelka ma pasek. I chodzi o to, że właśnie ten pasek pozwala nam też wydłużyć te nogi, tak? Dużo też wspominałam w innych swoich wideo o tym, ale też chcę zwrócić Waszą uwagę na to, jak to wszystko jest wykorzystywane przez stylistów, przez designerów na tych modowych pokazach, na pokazach mody. Tutaj naprawdę ten pasek od razu nam wydłuża te nogi, jest nawet troszkę wyżej niż ta linia talii, tak? Albo naprawdę bardzo równo na linii talii, ani niżej, tutaj ani na drobinkę niżej. I też to pięknie wygląda, chociaż tak, nie widzimy tak za bardzo tych shortów, one są schowane i często też Wam pokazuję, że fajnie jest wložyć naszą bluzkę, nasz sweter do spodni, tak? Tutaj na przykład do shortów można byłoby włożyć, ale nie obowiązkowo. Jeśli właśnie zakładamy pasek w taki sposób, to też naprawdę od razu wydłuża nasze nogi, pokazuje właśnie tę linię talii, no właśnie w tym miejscu, tak? W tym miejscu na tym pasku. Też zobaczcie, jak bardzo to elegancko wygląda, tak? I naprawdę, naprawdę kobieco, tak? No dobra, to przejdźmy jeszcze, zobaczmy, jakie tutaj jeszcze shorty chciałam Wam pokazać. No zobaczcie, Chanel. Więc każdy prosto, no największy dom mody
no te shorty gdzieś tam skomponował, tak? Te shorty mi się troszkę tak przypominają taki trend na te shorty, takie rowerzysty, taki biker shorts. No mi osobiście nie do końca to się podoba. Nie wiem jak dla was. Napiszcie mi też w komentarzu, żebym ja mogła też wasze zainteresowania odśledzić tutaj, jak wam się to podoba, czy to przemawia do was, czy nie. Naprawdę taki ten, no właśnie tą stylizację, którą wybrałam tutaj, no ona troszkę wygląda tak wintażowo, nie? Tak, dajcie mi znać, czy wam też tak wygląda. Troszkę jakieś takie lata 80., tak? To przypomina, gdy była taka moda na te biker shorts i też takie paski, tak? Taki kardigan właśnie w te paski. Więc no i też uczesanie, nie? Zwróćcie uwagę, naprawdę to uczesanie też tutaj jest też naprawdę takie przypomina lata 80., tak? O, widzę pani Elżbieta z Chicago. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Tak, kto jeszcze się podłączy, piszcie proszę skąd jesteście. Będzie mi bardzo też miło dowiedzieć się skąd ja nadaję z Warszawy, tak? Powtarzam dla tych, kto się dołączył. Też mi się shorty nie podobają, to pewnie z racji już dojrzałego wieku. No tak, ja myślę, że no ja nie wiem, ja oczywiście nie wiem pani w jakim wieku jest, ale ja też, ja mam 33 lata, no jestem w średnim wieku, ale też te shorty do mnie aż tak bardzo nie przemawiają, tak? Witam z Warszawy, Częstochowa. Okej, super, Częstochowa. Ja też niedawno byłam w Częstochowie w ramach takiego weekendu na odprężenie i taką mini pielgrzymkę, tak, żeby po prostu pobyć w takiej dobrej atmosferze świętego miejsca, więc naprawdę bardzo fajnie. Dobrze, to znaczy tutaj, no widzicie, no pięknie tutaj mi się podoba w tej stylizacji od Chanel też, że mamy taką bluzkę z kokardką, tak, i ta kokardka jest tutaj taka niżej, pewnie to jakiś taki pasek, no tutaj trudno z tego zdjęcia wywnioskować, ale ta kokardka zawsze, no dodaje takiej kobiecości, tak, tutaj. No i te flip-flopy, słuchajcie, muszę się odnieść do tego, bo naprawdę jest to taki temat, który, no bardzo mnie to denerwuje, gdy to widzę, przepraszam, że tak mówię od razu prosto, ponieważ uważam, że to jest niedobry trend i to nie jest dobrze promować, ponieważ to jest bardzo niezdrowo dla naszej stopy. Naprawdę, no trener też, którym ja się kilka miałam zajęć i też znam, którego, no on po prostu mówi, że to jest no coś, co później będą osoby miały problemy, tak? Jak będą chodzić non-stop w flip-flopach, jak będą chodzić w ogóle w takich różnych klapkach. Chociaż to wygląda pięknie, czasami te klapki są takie piękne na takim obcasie, jakieś miule, ale to jednak jest naprawdę bardzo niedobrze dla naszych stóp, więc jeśli jakieś dłuższe chodzenie, naprawdę ja nie radzę kupować klapek. Klapki tylko przy basenie, ja osobiście tylko przy basenie i też mam klapki takie, których się poruszam tylko od łazienki do łóżka, żeby po prostu no, tak się poczuć wygodniej i przyjemnie. Ale tak to naprawdę na co dzień i to promowanie flip-flopów nie jest naprawdę okej. Ja jestem spod Warszawy, mam 57 lat. Okej, pani Iwono, no tak. Dobrze, podkarpackie, okej, fajnie. No i Brugge widzę, okej, super. Dobra, to jeszcze zobaczmy, czy coś zostało. Okej, to już następny trend. Przejdziemy sobie tutaj tak fajnie, płynnie. To jest naprawdę piękny trend. To jest biały kolor, tak? I naprawdę tych kolorów, tych stylizacji w białym kolorze pojawiło się dużo. Ta jest od Valentino. Chcę wam pokazać właśnie, jak pięknie to może wyglądać. No tutaj naprawdę, ja lubię też taki bardzo romantyczny styl, więc pewnie jak obserwujecie mnie już dłużej, to już to zauważyłyście, że ta romantyka naprawdę do mnie przemawia. No takie połączenie romantyki z klasycznym stylem, no tutaj naprawdę jest dużo romantyki, dużo kobiecości w tej stylizacji, w takiej sukience. I powiem wam, że wszystko takie, przypomina troszkę takie szydełkowane sukienki, bo jeśli się troszkę znacie na robótkach ręcznych, to na pewno wiedziałyście też, że takie się proponuje do wysztelkowania. Ja sobie kiedyś też nawet zaczynałam coś takiego robić, ale nigdy nie ukończyłam, ponieważ to jest duża praca, wymaga naprawdę dużo czasu i poświęcenia i może większej dyscypliny. Ale chodzi o to, że jeśli widzicie taką sukienkę i podoba wam się i przymierzacie, pasuje to do waszego stylu, to jak najbardziej myślę, że
pięknie ona będzie wyglądać latem i będzie można ją założyć no, w każde miejsce. Tam może jest troszkę bardzo taka przezroczysta, tak? Tutaj może jakąś halkę lepiej byłoby założyć. Oczywiście wybieramy wtedy halkę w beżowym kolorze, tak? W takim najbardziej zbliżonym do kolorów naszej skóry. Teraz jest naprawdę wybór tych halek, można wybrać naprawdę tą tonację, no, dobrać, dopasować, tak? Jak mamy jaśniejszą skórę albo może troszkę bardziej taką, wiecie, ciemniejszą, może opaloną, tak? Więc jak najbardziej. Gdyby nie o halkę, tutaj chodziło o bieliznę, też do białego zawsze wybieramy cielistą, beżową bieliznę, tak? Bo wtedy to będzie wyglądać najlepiej, nie będzie się odbijało. Biały na białym jednak się odbija, tak? Więc to nie wygląda zawsze najlepiej. I tutaj, no, też tutaj jest ten styl Valentino, tak? Widoczny bardzo dobrze przez te kwiaty, tak? Przekazanie tych dekoracji, no, oni to lubią takie właśnie takie no, dekoracje dodawać. Co tutaj jeszcze, na co warto zwrócić uwagę, to na to, jak to zostało zestylizowane przez designerów domu mody Valentino, to jest to, że tutaj dodane są białe adidasy, tak? Powiem Wam tak, te osobiście adidasy no, mi się nie do końca podobają tutaj, jak to zostało skomponowane, bo naprawdę bardzo, bardzo mocno przypominają one buty takie sportowe. Myślę, że gdyby ktoś się udawał na jakiś sport, na jakieś bieganie, tak, na jakiś tenis, czy na jeszcze jakiś inny sport, może w sali sportowej, no to takie buty by się nadawały bardzo dobrze. Ale powiem Wam, że po prostu dopasować to z takimi podobnymi butami, ale może bardziej skórzanymi ja bym radziła. Coś takiego, co wygląda mniej sportowo. Ale też to są na przykład adidasy, ale coś takiego, wiecie, pomiędzy, też sznurowane, ale bardziej przypominają takie białe buty skórzane, to byłoby lepiej, po prostu wyglądałoby bardziej z klasą, nie? Tutaj właśnie przez to, że to jest tak stylizowane, to ta suknia, która naprawdę można ją zakładać na jakąś okazję szczególną, ona jest naprawdę fantastyczna, ale pod tym względem, że tak ona została wystylizowana, też z taką torebką, która jest taka bardziej no, luźna, bardziej miękka, to ta suknia przestaje wyglądać jakoś tak poważnie, zaczyna wyglądać tak troszkę bardziej sportowo. Taki pewnie był zabieg, taki był cel, tak? Designerów domu mody, ponieważ no, oni wiedzą, co robią, ale żeby dostosować to tak fajnie, elegancko do swojego codziennego stylu, no właśnie ja bym tutaj zwróciła uwagę i wybrała po prostu inne buty, tak? Można oczywiście jakieś piękne tutaj szpilki wybierać, jakieś piękne sandalki, ale jeśli chcemy to, żeby wyglądało tak codziennie, w taki sposób bardziej nonszalancki, to jak najbardziej białe takie no, sneakersy, tak, coś bardziej podobnego do butów skórzanych. I zobaczmy tutaj na kolejną propozycję od Michael Kors. Jeszcze zobaczę, co wypiszecie, dziewczyny, przy tym jak przejdę do tego. Shorty odważne, ale jak dla mnie na plaży i w domu, preferuję dłuższą długość w kolanko. Tak, ja też, wiecie, powiem, może widziałyście też moje stylizacje. Jak nie, to możecie spojrzeć, szczególnie w tym takim vlogu z Wiednia. Pokazuję tam chyba swoje takie bermudy, które kupiłam, właśnie podążając za tym trendem, też w kolanko. I powiem Wam, że w takim naprawdę czuję się najlepiej. No bo na przykład jak zwiedzamy, tak, albo się wchodzi do kościołów, albo też do muzeów, gdzie jest klimatyzacja, gdzie jest chłodniej. No i jakoś jak się wchodzi do pomieszczenia właśnie w takich naprawdę krótkich shortach, no nie czuję się tak bardzo dobrze. Więc ja bym też to jednak radziła, że to jest na plażę. No jak ktoś lubi być modnym takim, wiecie, fashionista, naprawdę wszystkie trendy ma na sobie. Oczywiście takie panie jak najbardziej to mogą wybierać te krótkie shorty, ale tak, żeby w takim, wiecie, codziennym wykonaniu dla kobiety, która no, po prostu chce wyglądać dobrze, pięknie, tak elegancko, no, a nie podąża za każdym trendem, tak, to raczej wtedy takie dłuższe ja też naprawdę doradzę. Szydełkowanie jest super, jeszcze rękawiczki nie robiłam. Jeszcze sukienki, przepraszam, nie robiłam, ale chusty, czapki czy rękawiczki to i owszem, sukienka jest piękna. No tak, ja też bardzo kiedyś lubiłam szydełkowanie, ale teraz odeszłam od tego całkowicie, ale cały czas planuję wrócić, no bo trendy są, tak? Po prostu te szydełkowane rzeczy naprawdę wciąż, zobaczcie, są w trendach, powracają,
które czasami wychodzą, a później na pewno zawsze wrócą, bo no, oczywiście ręczna robota to zawsze jest coś naprawdę wartego, ponadczasowego też, tak? Szydełkowe ubrania są super, jednak wydaje mi się, że są dla idealnych figur. No tak, możliwe, ponieważ wiecie, po prostu właśnie ja po prostu ze swoją już tą sukienką, no już teraz jak zaczęłam, to muszę kontynuować ten temat o swojej sukience tej, to ja po prostu powiem wam, że jak się szydełkuje, tak, to no, ten krój trudno jest dopasować, tak, to trzeba być specjalistą i właśnie chyba dlatego ja tak do tego nie dokończyłam, no bo w szydełkowaniu trudno jest ten krój zrobić i właśnie tutaj w tej Michael Kors jest stylizacji nawiązania do tego, więc zaraz przyjdzie. Dzień dobry, witam w Sosnowce. Bardzo mi miło, Pani Marzeno, witam serdecznie. Lidio, każdej figurze pasują szydełkowane rzeczy, bo każda kobieta jest piękna. Tak, właśnie, tutaj chodzi o tą stylizację, którą chcę Wam pokazać i przejść właśnie do tego, że zobaczcie, tutaj ta sukienka, którą proponuje Michael Kors, też jest ona taka alaż taka szydełkowana, no nie jest ona szydełkowana, ale to jest taka koronka i zobaczcie, że tutaj jest taki bardziej luźny krój preferowany. No, dla mnie to przypomina taką bardziej narzutę na plażę, taką idealną tak naprawdę narzutę na plażę, która wygląda też elegancko, tak wygląda bardzo też kobieco, nawet lekko seksownie, bo zobaczcie, jest taki dekolt, tak, tutaj troszkę też jest wycięcie, no, które będzie idealnie, jeśli mamy też bikini pod spodem, no to myślę, że to fajnie by się prezentowało i też było na miejscu, na plaży, czy gdzieś się na przykład zakładamy, idziemy sobie od plaży do baru, do restauracji, tak, no jeśli odpoczywamy właśnie w takich warunkach, że wszystko mamy tutaj tak dookoła, więc jak najbardziej też, żeby się po prostu no, nie za bardzo upiec w słońcu, nie wiem, tak, chyba nie, tak się chyba nie mówi, ja tutaj tak po swojemu żartuję, no ale żeby też przez cały czas nie przybywać w słońcu, tak, żeby naszą skórę troszkę chronić, więc tutaj fajnie to wygląda, mi się naprawdę bardzo podoba ta koronka, tyle, że na co bym zwróciła tutaj Waszą uwagę, że dlaczego mówię, że to mi wygląda bardziej plażowo. Myślę, że może też była taka intencja designera, bo taki tutaj koszyczek do tego jest dołączony, taki plażowy styl przypomina, no bo taka suknia, tak, ona nie wygląda dobrze jako suknia sama w sobie. Troszkę w niej jest no właśnie za dużo tej takiej plażowości, więc po prostu też pokazuję to, żeby zwrócić Waszą uwagę, żebyście zaczęli tak się przyglądać temu i wyróżniać to, tak, że na przykład tutaj w tym wypadku no, wygląda troszkę, po prostu to jest trudne do stylizowania ta suknia. Jeśli chcemy ją założyć gdzieś do miasta, na spacer czy gdzieś, na jakąś szczególną okazję, no to jednak ta suknia nam nie pomaga, tak? Chodzi o to, że ją trzeba tak dobrze dodatkami wystylizować naprawdę na poziomie, żeby to wyglądało dobrze. Więc tutaj właśnie na to chcę zwrócić Waszą uwagę. Kolejna propozycja od Prada, naprawdę bardzo mi się tutaj ona spodobała, więc chciałam Wam tutaj ją pokazać. Taki szyfon, delikatny, jedwabny, no może tutaj nie jest jedwabny, może tutaj jest poliestrowy, czasami też tak może być, ale wydaje mi się, że naprawdę podobne jest coś do jedwabu, naprawdę bardzo cienki, zobaczcie jak on taki jest przewiewny, tak? Tak no po prostu stwarza taką aurę, że dookoła jest taki oblok po prostu tej tkaniny, tak, tego materiału dookoła. Naprawdę pięknie to wygląda, tylko tutaj też ja bym od razu powiedziała, że chyba bieliznę troszkę w ciemniejszym kolorze, ona jest cielista beżowa, ale tak prześwituje, więc ja bym po prostu troszkę ciemniejszą tutaj wybrała, dlatego ona jest widoczna. I naprawdę bardzo, bardzo zwykły krój, tak, ale też biały kolor i ten biały, jak widzicie tutaj, może być różny, może być różny odcień tego białego, bo poprzednio w Michael Kors widzimy tutaj naprawdę jaskrawy biały, który może pasować nie dla każdej z nas, tak? I chodzi o to, że ten biały tutaj może pasować nie dla każdej z nas. Jest tak, że jeśli Wam pasują jaskrawe kolory, to wtedy ten intensywny, jaskrawy, czysty, biały będzie Wam też dobrze pasował. Tak, zobaczcie na tę modelkę. Jej naprawdę dobrze pasuje ten kolor, ponieważ ona też ma no, taką zdolność do jaskrawych kolorów. Jaskrawe kolory jej pasują dobrze.
Podczas gdy tutaj na przykład taką propozycję, no tutaj jest o taki naprawdę zgaszony ten biały, tak? Zlamany, czy zlamana biel, czasami to się też tak nazywa teraz, gdy ona jest mniej intensywna. Taka też troszkę śmietankowy kolor tutaj to mi przypomina. Więc taki kolor naprawdę będzie pasował dla osób, którym nie tak bardzo pasują jaskrawe kolory. Więc po prostu zwracajcie na to uwagę, że ten biały trzeba też dostosowywać kolorystycznie do naszych właśnie kolorów, tak? Do naszych preferencji. Witam okolice Trzewa. Dobrze, Pani Bożeno, dobrze, super, dziękuję bardzo. I właśnie, no właśnie na to chcę zwrócić Waszą uwagę, ponieważ no, chodzi o to, że z tym białym to też trzeba uważać i może czasami mamy takie wrażenie, że może coś nie do końca nam tutaj pasuje, no właśnie o ten odcień chodzi, tak? I to jest ważne, co może od razu tak... No, tak się nie rzuca od razu w oczy. No i zobaczcie, tutaj Alberta Ferretti, no dodałam tutaj, bo to jest to po prostu z mego zamiłowania do romantycznego stylu, dodałam właśnie taką suknię tutaj, która no piękna jest, troszkę może wygląda jak nocna koszula, tak? Może napiszecie, że o, moja babcia w takiej nocnej koszuli podobnej chodziła spać. Też mi się taki tutaj, no taka atmosfera się poczuła, taki vibe troszkę od tego. No jednak naprawdę wygląda to jakimś takim wiktoriańskim stylu po prostu naprawdę pięknie. Też tutaj jest zapewne taka chyba jedwabna szyfonowa tkanina, więc też zwróćcie uwagę na to, jak fajnie ten szyfon wygląda, jak bardzo dodaje on nam kobiecości od razu. Tutaj w tej sukni bardzo dobrze to jest widoczne. Też pięknie wyglądają te takie suknie, które odsłaniają nasze ramiona tutaj, tak? Często te suknie są tak bardziej, jak to powiedzieć, są one po prostu na takim, ta właśnie jest na takiej gumeczce, mi się wydaje, tak się ciągnie elastycznie, więc można ją założyć też wyżej, a można niżej, jak tutaj w tym wypadku, właśnie z odsłonięciem pięknych ramion, żeby to zaprezentować. I powiem Wam, że to nie wygląda nigdy wulgarnie, to zawsze wygląda bardzo kobieco, też delikatnie, tak seksownie, więc jak chcecie, nie chcecie wybierać na przykład głębokiego dekoltu, tak, to właśnie wybór takiego dekoltu w lutkę, czy takiego właśnie lekko odsłaniającego bardziej nasze ramiona, naprawdę jest dobrym wyborem, szczególnie jeśli możemy to regulować, jak w tym wypadku, tak, to możemy raz tak założyć, raz tak i wtedy też ta suknia i ten odbiór tej sukni będzie się po prostu zmieniał. Więc to jest naprawdę bardzo fajne w tym. No mi się osobiście, wiecie, chyba żebym wybierała jedną z najpiękniejszych sukni, to ja bym sobie tą wybrała. Też wy mi piszcie, która Wam się najbardziej podoba. Będzie mi bardzo też ciekawie to poczytać. Też lepiej zrozumieć wasz styl, też Waszą estetykę, tak? No bo oczywiście do nas przemawia jakiś konkretny typ estetyki, tak? Dzień dobry, pozdrawiam z Gdańska. Miło mi, Pani Ewelino, witać. Witam, witam. Białe ubrania dobrze się stylizuje, ponieważ można dopasować... A tutaj mi to serduszko przeszkadza, nie widzę. A, dodatki, dopasować dodatki prawie w każdym kolorze. Tak, tak. W ogóle ten biały kolor... Też mi się wydaje, że opowiadałam o tym w swoich wideo, które jeszcze nagrywałam wiosną, na początku lata zeszłego roku, gdzie pokazywałam też swoje stylizacje podczas wycieczki do Omanu. I tam właśnie ja miałam dużo tego białego koloru, chyba jedną stylizację też miałam taką, że miałam tam właśnie połączony, taki śmietankowy chyba z białym bardziej. I po prostu naprawdę ta stylizacja, można różnie ją odmieniać w różny sposób. Po prostu ja wtedy chyba dodałam opaszkę jednego koloru, drugiego koloru i ta stylizacja całkowicie się zmienia. Obuwie też zmieniamy. I też właśnie, Pani Lidio, bardzo dobry komentarz, że łatwo jest to stylizować, naprawdę. Może trzeba czasami uważać, tak, żeby sobie no, nie pobrudzić, ale zawsze nie ma nic bardziej eleganckiego niż biały kolor latem. Dlatego jeśli jeszcze nie macie sukni, jakiejś sukienki, tak, może być coś krótszego, oczywiście nie obowiązkowo taka długa jak tutaj, to ja radzę Wam coś kupić. Albo jeśli nie lubicie sukienek, no to wtedy spodnie, jakiś top i naprawdę będziecie się czuć jak na milion dolarów. Naprawdę to jest naprawdę dobry trik. Bardzo też łatwy, ponieważ no przecież w każdym sklepie za każdą cenę, tak, można kupić ten biały kolor. I nie powinien to być jakiś duży wydatek z naszej strony, a można wyglądać naprawdę bardzo dobrze.
No i zobaczcie, tutaj właśnie Dior proponuje taką stylizację, taką suknię. I tutaj właśnie o to też chodzi, że ten taki biały, tutaj taki bardziej w brzoskwiniowy przechodzący, tak, taki śmietankowy, on jest. I powiem wam, że jak przeglądałam, tak, to mi się skojarzyło od razu ze stylizacją Amal Clooney, którą ona wybrała na festiwal filmowy w Wenecji. Też mam wideo, gdzie robiłam przegląd wszystkich stylizacji, też tej, bo mi się bardzo ona spodobała. Ta stylizacja jej też jest od Dior, tyle że jeszcze stworzył ją John Galliano, tak? Więc to była wintażowa suknia. Tutaj też zobaczcie, że tutaj też jest Dior, więc pewnie się oni może inspirowali w jakiejś części, bo jeśli przyglądamy się już bardzo intensywnie tym obu stylizacjom, to może wyglądać, że okej, chyba to nie jest takie podobne, bo jak ja wiecie, tak zaczęłam to zestawiać razem, pomyślałam, no chyba tutaj jest więcej falbanek w tej nowej kolekcji, tak, niż tutaj u niej, ale jednak jak ja nie widziałam tej stylizacji obok, to od razu mi się przypomniał ten styl i jeśli spojrzymy, to krój tutaj, który się zaczyna od bioder, jest naprawdę prawie identyczny, tak? To jak jest stworzony tutaj właśnie ten dół i myślę, że naprawdę Amal Clooney wyglądała w tym bardzo dobrze. Naprawdę tutaj jest ten piękny kolor, taki lekko różowy, taki jakiś troszkę brzoskwiniowy. No, pięknie pasuje to właśnie do koloru jej cery, do kolorystyki właśnie z jej kolorem włosów też. Naprawdę fantastycznie mi się bardzo podobała ta stylizacja. Też napiszcie, jak wam się podoba ta stylizacja, czy też tak bardzo jak dla mnie. No, myślę, że na festiwal filmowy naprawdę dobrze to wyglądało, naprawdę było też odpowiednio i naprawdę tak delikatnie, nie, kobieco, więc bardzo mi się to podobało. Dobrze, i tutaj przejdźmy do kolejnego trendu, no właśnie mego ulubionego, już wam wspominałam, że to jest wysoki stan spodni. I tutaj jest stylizacja od Hermes, zobaczcie w takim... No bardzo też to proste, ta stylizacja, tak, to ubranie, które oni proponują, jest naprawdę bardzo takim prostym kroju, naprawdę, no tym się też charakteryzuje styl Hermes, który jest bardziej taki nawiązujący do jazdy konnej, do stylu jazdy konnej i właśnie dlatego jest tutaj też dużo skóry, myślę, że to jest ekoskóra, ze względu na takie, wiecie, zrównoważone podejście do mody, które jest teraz naprawdę nabiera obrotów też wśród domów mody, tak, aby na to zwracać uwagę. I tutaj właśnie to widzimy w propozycji od Hermes. Też już no, wspominałam, ale może ktoś dołączył do nas teraz, więc chcę zwrócić uwagę na to, że wysoki stan spodni zawsze wydłuża nam nasze nogi. Tutaj też bardzo dobrze to widzimy. To jest kolejny przykład. Też zobaczcie, jak fajnie jest tutaj, gdy jest pasek. I ten taki pasek, który na talię zakładamy, może być stosowany i do sukni, tak, do sukienki jakiejś. Zobaczcie tutaj po prawej stronie, po lewej stronie, przepraszam. Moja, no mam czasami problemy, zawsze mówię nie tą stronę. Tutaj ta czerwona sukienka. Właśnie tutaj widzimy ten pasek i ten pasek no, pięknie wygląda, też wydłuża nam nasze nogi. I oczywiście wysoki stan w spodniach zawsze też nam to zrobi. Tyle, że pamiętajcie, że warto wtedy, no, żeby ta bluzka nasza była włożona do spodni. Bo jeśli tutaj założymy taką długi sweter, tak, na przykład do bioder albo jakąś koszulę, która... No, skryje po prostu to, że tam pod spodem mamy ten wysoki stan, no to wtedy nie będzie to pracowało na nas, tak? No wtedy oczywiście mamy inną stylizację, inny styl w takim bardziej codziennym wykonaniu, taki bardziej zrelaksowany może też, tak? Ale jeśli chcemy połączyć tę zrelaksowaność, taki bardziej zrelaksowany styl, no bo te spodnie jednak są bliżej zrelaksowanego stylu. Na przykład jeśli założymy je z białą koszulą, może być takim lekkim oversize, nie za bardzo, chociaż może być i bardziej oversize. To zależy też od waszych preferencji, ale tutaj te spodnie są jednak takie oversize'owe, więc ja bym już po prostu radziła koszulę albo sweterek już takim średnim, takim nienadużywanym oversize, tak bym powiedziała, albo nawet i dopasowanym do naszego ciała, tak, jeśli lubicie taki krój.
jeśli też coś macie, tak, co jeszcze może wcześniej kupiłyście, no bo teraz trudniej znaleźć takie idealnie dopasowane rzeczy. Więc to by się dobrze tutaj łączyło i stworzyłoby nam takie właśnie połączenie pomiędzy stylizacją bardziej zrelaksowaną i taką bardziej, no już bardziej taką może klasyczną, tak, coś takiego bardziej, takiego wiecie, srogiego, tak chcę powiedzieć, ale myślę, że to nie jest najlepszy termin na to, ale czymś takim bardziej poważnym. Zobaczcie, jak ma się koszulę, jak ma się kołnierzyk, to zawsze to wygląda bardziej poważnie. Tak, pani Bogusia ze Szczecina. Tak, witam serdecznie. A też ja miałam białą sukienkę z falbankami, jednak dałam siostrze, ponieważ nie widzę się w falbankach. No tak, pani Lidio, zależy jaki jest nasz styl, ponieważ te falbanki to zawsze romantyczny styl. Dlatego ja tutaj też od razu zwracam uwagę, że romantyczność właśnie się przejawia w falbanach, w jakichś takich motywach kwiatowych, tak? I to może być nie dla każdego, to trzeba też zwracać uwagę, jak my się czujemy też, jakie są nasze rysy twarzy, tak? Jeśli mamy bardziej okrągłe rysy twarzy, na przykład ja mam okrągłe bardzo rysy twarzy, więc to jest dobrze widoczne, to wtedy też ta tendencja jest już naturalna, tak? Do tego bardziej romantycznego stylu. Wtedy on jest po prostu w naszej twarzy już się przejawia, tak? Ponieważ styl i to, co wybieramy, no jednak musi przejawiać nas, naszą autentyczność, tak? Pani Iwona, brzoskwiniowy z kolorem 2024. Tak, prawda. W tym live nie przygotowałam tego, ale jeśli chcecie, ja sobie w ogóle tak sobie już przeszeglądałam, że możemy zrobić osobny live, tylko właśnie poświęcony temu brzoskwiniowemu kolorowi, bo to nie jest łatwy kolor, powiem Wam tak naprawdę. Jest on piękny naprawdę. I tutaj może Amal Clooney miała właśnie w takim podobnym kolorze tą swoją suknię wybraną na festiwal filmowy w Wenecji. Jednakże powiem Wam, że to nie jest taki łatwy sposób na kreowanie stylizacji, ponieważ jest on bardziej ciepły niż chłodny, tak, niż zimny, więc czasami może wyglądać nie do końca dobrze, ale też myślałam, żeby zrobić live na ten temat, żeby porozmawiać, jak właśnie wybrać ten brzoskwiniowy, żeby on był właśnie pasujący do naszej kolorystyki, więc jeśli interesuje Was taki temat, no obowiązkowo piszcie mi o tym w komentarzu, po prostu będę wtedy wiedziała, że interesuje ten temat, jest aktualny i po prostu coś oczywiście zrobimy, tak? Takiego. Dobrze, to kolejna tutaj stylizacja, Ralph Lauren. Chcę zwrócić Waszą uwagę, że tutaj właśnie jest widoczne, że te spodnie mają wysoką talię i zobaczcie taki zabieg, że no to nie jest całkowicie tak zamknięte tą koszulą, tak? Koszula jest lekko osadzona tak na bokach, aby pokazać to, tak, że tam jest ta wysoka talia, że tutaj, żeby te nogi nie skracać, bo gdyby tutaj było całkowicie zamknięte z przodu i tylko od bioder widzimy, że te nogi się zaczynają, no to troszkę naszą sylwetkę robi bardziej nieproporcjonalną, tak? Oczywiście to zależy od Waszej sylwetki, od tego, jak ona wygląda, ale jeśli mniej więcej macie takie, chciałam powiedzieć standardowe, takie standardowe wymiary, że i nogi, i tułów, tak, są mniej więcej w podobne, tak, pół na pół, albo tułów jest troszkę może dłuższy, to obowiązkowo korzystajcie z tego trendu wysokiego stanu spodni, bo naprawdę będzie Wam no, pomagał. Saint Laurent tutaj nam proponuje, zobaczcie, takie ogrodniczki. Tutaj właśnie ten pasek naprawdę dobrze jest dodany, dopasowany. I też powiem Wam, że no, pokazuję Wam też tutaj tę stylizację, chociaż nie do końca mi się ona podoba, ponieważ jest może ona zbyt bardzo idąca w trendy i te spodnie cargo no, nie przemawiają do mnie. Od razu mi się wydaje, że ta osoba idzie na jakieś prace takie domowe, jakieś tam zamontować coś. Przepraszam, zaraz się napiję. Zamontować coś, tak? Coś tam przenieść, jakieś remontowe prace. No naprawdę tak mi się od razu to kojarzy, więc mi się trend ten nie podoba. Oczywiście jak widzę takie bardzo młode dziewczyny w takim trendzie, takie nastolatki jeszcze, no okej, okay. Mi się wydaje, że to jest dobrze dla nich, żeby wypróbować wszystkiego, tak, poczuć się też w taki sposób no, modny, tak, tak się poczuć na czasie, też się wypróbować, żeby po prostu później no, dojść do tego bardziej takiego klasycznego i eleganckiego stylu, więc nie jest w tym też nic
bardzo złego. Tyle, że powiem Wam, że inwestować w takie spodnie, no nie jestem pewna, czy to jest warto, tak? Nie warto podążać za takim trendem, bo osobiście uważam, że 24 rok to będzie ostatni, gdy widzimy takie spodnie, ponieważ tak, wiecie, zapamiętajcie taką też regułę, że im bardziej jaskrawy jest ten trend, tym szybciej on minie, tak? Więc czasami nie warto po prostu inwestować, bo to jest no, marnacja pieniędzy. Więc tutaj na takich chciałam zwrócić Waszą uwagę. Zobaczcie, tutaj no, piękna stylizacja cała jest wykonana na biało, tak? I no, dodatki w czarnym kolorze, tak? Pięknie też to wygląda, zawsze takie zestawienie białego z czarnym, zawsze to fajnie się tutaj łączy. I też zwróćcie uwagę, czasami też mówię o tym w swoich wideo, też w shorts, które takie krótsze wideo wrzucam, też o tym dużo mówię, że obuwie lepiej jest no, w tym podobnym kolorze, jak i nasze spodnie wybierać, ponieważ wtedy to oczywiście wydłuża nasze nogi. Naszą nogę robi dłuższą i no, to jest oczywiście dla pań. Myślę, że wiecie, ja jestem wysoka i mam no, dość długie nogi, ale też korzystam z tego, bo naprawdę wtedy wygląda się fantastycznie. Idzie się po prostu po ulicy i można się czuć jak modelka. Więc no, korzystajcie z tego. To jest naprawdę bardzo łatwy trik, który można z lekkością wnieść do swojej garderoby. Po prostu też zwracajcie uwagę, jak kupujecie obuwie, no, żeby ono nie było jakieś czerwone, tak? Jeśli nie macie zbyt dużo czerwonych spodni, ale w takich bardziej neutralnych kolorach, tak? Czy to beżowe, czy to może białe mogą być, albo jakieś czarne, granatowe, tak? Jakieś ciemniejsze kolory, szare, ale już takie ciemniejsze. Tutaj wróćmy do poprzedniej stylizacji, tutaj jest dobrze widoczne. Zobaczcie, tutaj są jakieś takie burgundowe chyba te szpilki. No i one też kolorystycznie naprawdę dobrze się tutaj komponują z takim granatowo-szarym kolorem tych ogrodniczek. Więc myślę, że tutaj naprawdę też to jest dobry przykład tutaj, żeby z niego skorzystać. Dobrze, przejdźmy do następnego stylu, do następnego trendu. Styl preppy. A jeszcze może zobaczę, co tutaj mi piszecie. Tak, ja poproszę taki live. Okej, dobrze, Pani Iwono, o brzoskwiniowym kolorze. Będę planowała jakoś wtedy niedługo, ponieważ no, żebyście już mogli się przygotować dobrze do tego roku. No i zobaczcie, styl preppy. Ten styl preppy, co to jest za taki styl? To chcę tutaj Wam pokazać, że takie coś, no skojarzenie od razu nam z latami 90., tak? Gdy się też ubieramy w takim bardziej stylu podobnym do szkolnej uniformy, tak? Do takich, i nie po prostu do takiej szkolnej uniformy, ale takiego właśnie stroju, który wybierają osoby, które chodzą już do takich bardziej elitarnych szkół, tak? Więc tutaj nam od razu no, jakieś takie kratka wchodzi w grę, tak? Bo Wielką Brytanię przywołuje ten styl angielski. No też oczywiście te wszystkie Ivy League schools w USA, tak? Te szkoły najbardziej elitarne, tak? Które kształcą już przyszłą elitę w państwie, no to właśnie to, jak oni by się ubierali, tak? Więc tutaj ten styl to przywołuje. Zobaczcie, że tutaj są fajne stylizacje, które po prostu sobie znalazłam w internecie, jak to kobiety sobie wybierają na co dzień, tak? Tutaj w tej pierwszej stylizacji to po prostu, jak widzicie, sweter jest w taką kratkę, w takie rąby, jak najbardziej to można sobie połączyć. Zobaczcie, że tutaj jest jeden rąb w kolorze szarym, tak? Więc spodnie też są w kolorze szarym. Powiem Wam, że to jest najłatwiejszy sposób na kreowanie stylizacji, gdy po prostu mamy jedną rzecz taką bardziej jaskrawą, kolorową, tak? Może być kilka kolorów w niej i po prostu wybieramy bardziej stonowaną inną część, tak, w naszej garderobie. W tym wypadku dół nasz jest po prostu w jednym kolorze i w tym kolorze, który jest już w tej drugiej części, tak, czyli w naszym sweterku jest ten szary
I w naszych spodniach jest też ten szary. Więc wtedy ta stylizacja będzie wyglądała jako taka jedna wielka całość. I nie obowiązkowo zobaczcie, żeby ten szary był i w identycznym kolorze. Tutaj ten szary w spodniach jest troszkę takim ciemniejszym. Jest też bardziej jaskrawy, tak, niż ten w swetrze. Więc dlatego no, można, wiecie, bo gdy i są idealnie dopasowane te kolory, no to jest po prostu prawie niemożliwe w takich codziennych warunkach. A to jest już takie bardziej, wiecie, wystylizowane i takie bardziej może w reklamach takie bardziej to sprzedażowe wygląda i takie, żeby po prostu estetycznie nam było to przyjemne. Podczas gdy jeśli chcemy coś takiego tworzyć idealnego w codziennym życiu, no to zobaczycie, że to się od razu wiąże z ogromnymi wydatkami, dlatego pamiętajcie, że gdy to jest w podobnym kolorze, to też jest bardzo dobrze, to też jest takie spójne naprawdę jak najbardziej. No i albo tutaj po prawej stronie, tak, kobieta ma po prostu taki oversize'owy żakiet, jak widzicie, i też spódniczkę, po prostu w kratkę, tak? Gdy wybieramy coś w kratkę, naprawdę zawsze to jest dobrym wyborem, jakiś żakiet w kratkę, spodnie mogą być też w kratkę. Najlepiej to, wiecie, jeśli kupujemy jakiś żakiet, na przykład ja po prostu mam taki w pepitkę, też ta pepitka może być tutaj właśnie do tego stylu, do tego trendu, do trendu preppy. Jak najbardziej używana mam żakiet i spodnie, garnitur taki. Naprawdę zawsze to pięknie wygląda i wtedy można stylizować i osobno, i razem. I po prostu daje to nam mnóstwo stylizacji, nie obowiązkowo to razem. Ale jeśli właśnie tutaj chcemy sprawić wrażenie takiej szkolnej uniformy, dlatego tak pani tutaj ma i dół, i górę też w kratkę, no bo właśnie sprawia takie wrażenie. Też ten styl preppy się wyróżnia tym, że wybieramy polo. Ja jestem w ogóle miłośniczką polo, naprawdę bardzo lubię latem, no też wiosną, gdy jest cieplej, z krótkim rękawem, te polo no zawsze jakoś tak, wiecie, dodaje jakiegoś uroku, bo zamiast tego, żeby założyć po prostu jakiś top, jakiś t-shirt, tak, to te polo po prostu od razu podnosi no, o jeden stopień naszą klasę, naprawdę. Więc ja bym tutaj naprawdę to radziła, kupować polo, przynajmniej jedno, kupić, spróbować, jak Wam się to podoba. I dobrze ono bardzo się nadaje na takie bardziej codzienne, wiecie, wyjścia. Czy idziemy na zakupy, czy idziemy na jakiś spacer, ale no chcemy, wiecie, jednak wyglądać tak bardziej elegancko, bardziej tak, wiecie, no nie powiem, że to jest super kobiece, ale to jest naprawdę takie bardzo klasyczne. Więc no radzę Wam, jeśli nie macie polo, to radzę wypróbować, no, jeśli nigdy nie miałyście z tym styczności. Ja dlaczegoś wcześniej nie miałam, ale kilka lat temu pierwszy raz sobie kupiłam i jestem bardzo zadowolona z tego, jak po prostu pozwala mi się czuć, ponieważ naprawdę w takich nawet codziennych momentach, gdy może nawet jakieś bardziej takie, wiecie, sportowe momenty, gdy się idzie na spacer, gdy jest dużo ruchu, to też to polo zawsze będzie dobrze wyglądać. I tutaj już po prostu wybierajcie kolor, dostosowany też rodzaj tkaniny, tak, z której on jest zrobiony. Na pewno tutaj zobaczcie, jest Gucci, nam proponuje dzianinowe polo. I no, to jest naprawdę fajnie, to po prostu tutaj to wygląda. Ta dzianina zawsze dodaje nam takiego stylu, nie, klasy. Lepiej to może wyglądać niż bawełniany. Ja na przykład swoje bawełniane polo też mam kilka, ale tak mi się wydaje, że w porównaniu z dzianinowym polo wygląda ono troszkę bardziej codziennie. Więc tak bym tutaj Wam radziła to wybierać. I jeszcze zobaczę, co Wy piszecie tutaj, dobrze? Trendy są dla mnie po to, aby się inspirować. Ja lubię klasykę, ponieważ jest ponadczasowa, w świecie mody musi się ciągle coś dziać. Właśnie, tak? Bardzo, bardzo prawda. Pani Lidio, zgadzam się. Dlatego ja robię ten live, pokazuję Wam, co jest, ale też mówimy od razu o tym, jak to inkorporować do garderoby, warto czy nie warto. Ponieważ no, ślepo podążać za trendami, to znaczy nie mieć własnego stylu. To ja Wam radzę naprawdę zapamiętać sobie, gdy ktoś jest zbytnio modny, tylko z trendu na trend skacze, to tylko dlatego, że no, nie ma właśnie jakiejś takiej
autentyczności w sobie, tak, zrozumienia tej swojej, może ma autentyczność, tyle że nie rozumie jej do końca, nie wie jak to wyrazić poprzez ubrania. A my się właśnie tutaj uczymy i na swoim kanale uczę tego, aby po prostu wyrażać siebie poprzez ubrania, korzystać z tego, co nam proponują, ale ślepo nie podążać, ponieważ to jest ogromna branża, to jest produkcyjna, związana z modą. To są ogromne pieniądze, ogromnie to nakręca gospodarkę, więc po prostu to jest zainteresowanie w tym, żebyśmy kupowali cały czy każdego roku coś nowego, tak? Więc pani Ania pisze, biały kolor odmładza twarz, a pole koszulki widziałam w lumpeksach, dobrze wiedzieć. No właśnie, jak coś chcemy taniej, to jak najbardziej, tak? Pani Iza z Manchester, miło mi bardzo panią widać. Znaczy tak, jeszcze co chcę powiedzieć, że przeglądałam po prostu swoje komentarze dzisiaj i widziałam taki komentarz, że ktoś pisze, że kaszmir i jedwab i inne rzeczy, o których mówię na swoim kanale, to jest dla osób, które się poruszają tylko samochodem, a nie dla takich osób, które jeżdżą autobusem. Powiem Wam tak, że chodzi o to, że po pierwsze kaszmir i jedwab ja radzę i ja sama tylko kupuję tylko na wyprzedażach. Naprawdę bardzo, najczęściej się staram zalapać na jakąś wyprzedaż. Teraz jest dobry moment na to, ponieważ są wyprzedaże i są takie oferty najlepsze, powiem Wam, na te właśnie tkaniny, na te rzeczy, które, żeby kupić je w dobrym stanie, tak? Ponieważ większych wyprzedaży naprawdę w Polsce, nie wiem, nie ma u nas takich wyprzedaży, jak w USA, tak, albo może w Wielkiej Brytanii, gdzie naprawdę można kupić to o wiele taniej. My nie mamy takiej tradycji niestety, ale teraz są dobre ceny do porównania do ceny takiej oryginalnej, więc można coś teraz fajnego kupić. Albo ewentualnie zawsze właśnie w lumpeksie też można kupić coś dobrego, jak ktoś szuka i ma takie nastawienie, że właśnie chce mieć taką tkaninę, tak? To znajdzie coś i z drugiej ręki jak najbardziej. Tyle, że zwracajcie uwagę, w jakim stanie to jest, ponieważ jeśli to nie jest w dobrym stanie, tak, z drugiej ręki, już wygląda jak naprawdę tak dobrze, dużo razy zakładane, to wtedy może to nie jest warte Waszej uwagi. Okej, co tutaj, robiłam tę prezentację, wiecie, bo ja jak oglądam te wszystkie trendy, to ja mam jakieś skojarzenia od razu. Dlatego tak się tutaj śmieję troszkę. Zobaczcie na to obuwie z tej stylizacji Gucci, jakie oni proponują, jaki masywny jest tutaj ten obces. Po prostu ta platforma, platforma jest ogromna. I jak ja to zobaczyłam, to mi się przypomniało, bo jak byliśmy teraz właśnie w Wenecji, to tam w muzeum pokazywano i właśnie są wystawione te właśnie tutaj takie obuwie, tak? To szczególnie po prawej stronie, ono jest w muzeum, chyba w palacu może jakimś, chyba w Palacu Doży, tak, tego w Lacy, w Wenecji. I właśnie mi się skojarzyło, bo właśnie takie obuwie wyróżniało osoby arystokratyczne, tak, i też kurtyzany w takim chodziły, tak, po prostu wyróżniało to, że one mają wyższy stan, należą do wyższego stanu, do bogatszego stanu i to, aby po prostu nie pobrudzić swoje suknie, tak? Gdy chodziły, może był jakiś brud i żeby te suknie były wyżej, to właśnie takie ogromne platformy wybierały. I zawsze oczywiście musiały mieć pomoc służącej, żeby po prostu utrzymać równowagę, bo myślę, że trudno naprawdę na takich platformach chodzić. I tak mi się troszkę skojarzyło właśnie w tym obuwiu, które nam proponuje teraz dom mody Gucci. Nie wiem, taką śmieszną ciekawostkę tutaj Wam chciałam troszkę dodać z historii mody, jak to się kreuje i jak te trendy tak naprawdę powracają i są wciąż w jakiś inny po prostu sposób pokazywane nam lekkie zmiany, ale te trendy, te wynalazki po prostu powracają.
No i tutaj Brunello Cucinelli. Chcę pokazać Wam, że wysoki stan może być nie tylko w spodni, tak? A nie, przepraszam, nie o stanie, już mówimy o tym preppy style, tak? Tutaj i spódnica też może być w wysokim stanie oczywiście, ale ten, powracając do preppy style, no zobaczcie, że tutaj jest polo właśnie u tej modelki. W paski może być, naprawdę w paski latem, no wow, fantastycznie będzie zawsze się sprawdzało, więc jak lubicie paski, ja osobiście lubię paski, tyle, że zwracajcie uwagę, że paski w takie właśnie horyzontalne, one optycznie oczywiście no, rozszerzają, tak? Więc tutaj troszkę może też biust wyglądać większym, więc jak ktoś ma to na celu, ale jeśli mamy, wybieramy to polo z rękawkiem, tak? A mamy no, takie większe tutaj ramiona, nie chcemy tego jakoś w nadmiar pokazywać, no to wtedy raczej wtedy od tych pasków ja bym odeszła. Można wtedy wybrać paski, ale może takie wertykalne, tak? Nie horyzontalne, bo horyzontalne będą po prostu nam tutaj rozszerzały, tak? I zobaczcie, Victoria Beckham nam proponuje też ten preppy style skarpetki. Takie różne skarpetki, które zakładamy do obuwia naszego z jakimś może krótszym wyborem, czy to shorty, czy to spódnica, to zawsze też będzie naprawdę przywoływało bardzo dobrze ten preppy style. I zobaczcie, tutaj też jest polo dzianinowe, tak? Pod spodem też ta kolorystyka, sama kolorystyka też tutaj bardzo to przypomina. I zobaczcie tutaj, chcę też jeszcze tylko Waszą zwrócić uwagę, że tutaj też mamy skarpetki, tak? Wybrane, Dries van Noten. Tutaj chcę tylko pokazać Wam ten żakiet. I zobaczcie, że sam ten żakiet, to jak on jest wykonany, od razu nam przypomina ten styl taki właśnie no, szkolny, tak? Szkolny, uniwersytecki. Więc tutaj już po prostu samo w sobie to już jest zawarte, no i stylizować możemy wtedy w różnych sposób, a już zawsze tylko przy pomocy tego właśnie żakietu, to, że te klapy mają tutaj tę inną kolorystykę, tą tasiemkę taką grubszą, też ta kolorystyka, która jest wybrana, naprawdę od razu nam przypuluje ten preppy style. No i ostatni trend. Zachowałam na koniec najpiękniejszy trend, który mi się samej bardzo podoba. Kupiłam pani Wiolu ostatnio golf z Merino Wool, szary golf za 20 zł, niezniszczony. Lubię oglądać pani filmy. Super, super pani Aniu, no fantastycznie. Ja powiem wam osobiście, że jakoś mi się tak bardzo nie powodzi, to ja myślę, że to trzeba mieć taką dobrą rękę i takie dobre powodzenie, aby znaleźć takie właśnie perełki z drugiej ręki za też taką fajną cenę. No, albo trzeba też znać dobre naprawdę sklepy. No, ja osobiście nie powodzi mi się, tak, ale myślę, że to jest fantastycznie, że pani takie coś znalazła, bo naprawdę no, Merino Wool, szary golf, naprawdę coś jest taką klasyką, będzie przez lata dobrze pracował w garderobie. Dobra, przejdźmy do metalicznych kolorów. Pierwsza stylizacja Versace, tak? No, Claudia Schiffer tutaj się pokazała, właśnie otworzyła ten pokaz mody. No, pięknie to wyglądało naprawdę. Też zielony kolor się pojawia często w tych trendach, w właśnie pokazach mody na ten rok, na 24. Więc też zielony kolor, jak komuś pasuje, to jak najbardziej możecie kupować. Taki salatkowy nawet troszkę ten kolor. No i te metaliczne kolory w każdym właśnie wydaniu pięknie będą wyglądać. Naprawdę od razu naszą suknię robią taką bardziej wieczorową, bardziej wyjściową, naprawdę okazyjną, więc to są piękne trendy. Też rabany, tutaj chcę Wam pokazać, że te metaliczne kolory, tak, to nie tylko gładkie, ale także mogą być to cekiny. I naprawdę, no, jak wiecie, cekiny naprawdę są teraz bardzo modne, bardzo jest dużo tego trendu. No, niektórzy mogą uważać, że cekiny nie są eleganckie. Ja jednak chcę powiedzieć, że się nie zgodzę. Po prostu też zależy o to, jakie mamy podejście do elegancji. Czy wybieramy tą jednak elegancję, która znajduje swoje miejsce we współczesnym świecie, tak? Się adaptuje do trendów, czerpie z nich, wykorzystuje trendy, tak, ale pozostawia jednak tą taką elegancką estetykę, ją pokazuje, nie nadużywa, tak,
ani trendów, ani jakichś dodatków, to wtedy to pozostaje eleganckie. Tutaj, oczywiście tutaj ta stylizacja, ta suknia no jest takim może nadużyciem, tak? Jest bardzo intensywna, dużo tutaj co się dzieje, też to obuwie może nie idealne, ale no, tym się charakteryzują pokazy mody, że one nie są nieidealnie, one pokazują i odwzorowują nam to, jak mamy się ubrać. Po prostu pokazują swoistą tendencję. Tutaj na co chcę zwrócić Waszą uwagę, że możemy łączyć pięknie srebro ze złotem. Ponieważ do niedawna było tak, że wybieramy albo złoto, albo srebro. I po prostu chodzi o to, że no, może to troszkę utrudniać tę stylizację. Też może to wyglądać bardziej elegancko, ale obecnie no, to mieszanie wygląda dobrze. I powiem Wam, że niedużo jego, gdy jest, to fajnie to wygląda, można tak robić, szczególnie gdy no, mamy taką potrzebę, gdy trudno jest nam po prostu wszystko tak jednolicie utrzymać, nie? Ponieważ no, też, żeby w takim jednolitym stylu utrzymać, to czasami jest trudno, ale jednak też kobiety, ja radzę osobiście wybierać coś takiego, że kobiety, którym pasują zimne kolory, no to wybieramy bardziej srebro, tak? Albo wyjątek zaraz powiem. A kobiety, którym pasują bardziej cieple kolory, tutaj dla tej modelki pasują bardziej cieple kolory. Zobaczcie, ona wygląda idealnie, fantastycznie ze złotym. Więc jak nam pasują cieple kolory, to ten złoty będzie jak najbardziej. I powiem Wam, dlaczego tak od razu powiedziałam, że dla tej modelki pasują cieple kolory. No bo jeśli przyjrzycie się tak lepiej do koloru jej włosów, też cerę ma lekko różową. Te jej włosy są takie lekko rude. Widzicie to? Jest po prostu w tym taki pierwiastek cieplości. Więc właśnie dlatego jej ten złoty jak najlepiej pasuje. Więc też tak samo proponuję dla Was tutaj wybierać. I te cekiny mogą być, przy tym jak przejdę, jeszcze tutaj zostańmy, te cekiny mogą być, jeśli nie w całej sukni, tak, nie w całej sukience, to przynajmniej w dodatkach. Wybierajcie, czy to obuwie cekinowe, czy to jakąś torebkę, czy to może jakieś kolczyki bardziej takie błyszczące. Wybierajcie to i nie bójcie się tego, no ponieważ to jest modne, to jest fajne i to jest też takie, wiecie, kobiece, chcemy na siebie zwrócić uwagę, prawda? Gdy mamy takie uczucie, że no chcemy się wyróżniać, to właśnie cekiny są najlepszym wyborem albo coś jednego, jakiś dodatek właśnie taki cekinowy, może być też żakiet, ale żakiet myślę, że troszkę trudniej z wyborem jest. Żeby wybierać żakiet cekinowy, to trzeba już takim być bardziej zaawansowanym w tych stylizacjach, żeby to już czuć tak dobrze, tak? Bo nie zawsze to może nam tak z łatwością udać. Dobrze, tutaj Ralph Lauren co nam proponuje w takim właśnie metaliczne kolory. No, mi się bardzo podoba to, nie wiem jak dla Was, napiszcie mi proszę w komentarzu, jak Wam się te właśnie metaliczne kolory i faktury tkanin podobają. Mi się tutaj to bardzo podoba, ponieważ no, przypomina tak właśnie jakby była jakimś posągiem, jakimś po prostu jakąś boginią ta kobieta. Też te kolory tak to przypominają i ta faktura tej tkaniny, to, że te faldy takie się tworzą, no to fajnie przypomina jakąś taką po prostu starożytną Grecję dla mnie, starożytny Rzym może też i po prostu te boginie, jak one były prezentowane, tak, albo no, kobiety należące do patrycji, tak, do arystokracji. Więc no właśnie dlatego mi się tutaj bardzo to podoba. Oczywiście nie jestem pewna, co to jest za tkanina, ponieważ tak z podejrzewaniem patrzę na to, że chyba to jest poliester, więc myślę, że no nie jest ona oddychająca i pewnie niekomfortowo się nosi, ale ja nie wiem na 100%, tego nie sprawdzałam. Ale takie mam podejrzewam, więc po prostu tutaj radzę zawsze sprawdzać, tak, skład naszych tkanin.
żeby po prostu wiedzieć, czy będzie to dobrze się nam później nosiło, czy nie. Jeśli to jest poliester i to jest coś takiego bardzo obcisłego, jak w tym wypadku, to myślę, że to nie jest komfortowo dla większości z nas, ponieważ wtedy nasza skóra nie oddycha, tak? Ta tkanina po prostu izoluje całkowicie, nie ma żadnej tutaj też odprowadzania ani ciepła, ani wilgoci, więc po prostu bardzo się w tym pocimy. Ale jeśli poliester jest coś bardziej luźnego, na przykład ja mam koszulę taką z Zary, naprawdę niedrogą, z poliestru, ona jest luźna, ja czuję się w tym komfortowo, chociaż dużo kto pisze, że nie dla poliestru wszędzie, tak, to może być też związane z naszym takim świadomym wyborem, ale powiem Wam, że jak coś jest luźnego, to też jak nie mamy takiego nadmiernego pocenia się może, tak? Jeśli pocimy się bardzo, to wtedy może to nie jest dobry wybór, ale jeśli czujemy się ok, to te koszule takie szerokie z poliestru mogą być. No i zobaczcie, wspominałam o żakiecie. Może być on tak, cykinowy mówiłam, a może być właśnie w takim metalicznym tutaj kolorze. Pięknie to też wygląda. No tyle, że myślę, że to dla bardziej odważnych, dla osób, które już wiedzą, jak to stylizować dobrze. Ja bym tutaj osobiście, mi się podoba bardzo tutaj ta propozycja Nina Ricci. Chodzi o to, że ten żakiet mi się bardzo podoba. Tyle, że ja bym już go stylizowała może z innymi spodniami, na przykład z czarnymi, tak? Myślę, że to pięknie by wyglądało i wyglądało czymś takim bardziej dostępnym na co dzień, bo gdy wybieramy właśnie taki garnitur, metalowy, naprawdę jaskrawy, to po prostu wtedy to wygląda, że to jest na jakieś szczególne wyjście, na jakąś szczególną okazję. Na co dzień, jeśli tak przyjdziemy gdzieś, no to wyglądamy troszkę tak overdressed, jak się mówi w języku angielskim, czyli jesteśmy ubrane nie na daną okazję, jesteśmy ubrane lepiej niż ta okazja, na którą właśnie przyszłyśmy. Więc oczywiście zawsze radzę na to zwracać uwagę. Zobaczcie, też bardzo długie spodnie też od razu wydłużają nasze nogi, tak? Szerokie spodnie, bardzo długie i od razu te nogi nam wyglądają, że są wow, fantastycznie, super długie, tak? No i ostatnią tutaj stylizację Wam pokazuję, ostatnie zdjęcie, Blue Marine. Bardzo mi się ona podoba. No Wy zobaczcie, po prostu taki styl jakby jakiś Nefertiti tutaj, Kleopatry może nawet bardziej. Przypomina od razu, piękny, naprawdę bardzo pięknie, chyba to jest ekoskóra, tak? Przynajmniej tak wygląda, bo jest w takim grubszym wykonaniu. Troszkę przez to ona ma takie faldy tutaj dodatkowe, ale myślę, że to tylko dodaje tego uroku. Też podkreśla to, że to jest ekoskóra. No naprawdę fantastycznie to wygląda. Też dajcie mi znać, czy ta stylizacja Wam się podoba, też tak bardzo jak dla mnie. No naprawdę wygląda zjawiskowo według mnie. Też przepiękny tutaj dekolt. I zobaczcie też na to, jak tutaj pracuje designer, jak tutaj jest wszystko dostosowane, bo zobaczcie, na zonie dekoltu mamy taki nieduży, niedużego takiego motylka, tak? I taki on jest, no trzeba się tak, wiecie, przyjrzeć, bliżej, może ja też mogę to przybliżyć, czekajcie, zaraz zobaczę, czy ja mogę to przybliżyć w jakiś sposób dla Was. O, widzę, że mogę. Zobaczcie, tutaj jest taki piękny motylek, tyle, że nie mogę teraz tego pociągnąć w inną stronę. Ok, zobaczcie, tutaj jest taki ten motylek, dobrze widoczny. Pięknie to wygląda, tak? I ten motylek później, ta kombinacja z motylkiem się powtarza. No oczywiście tutaj tego jest za dużo, to nie jest taki ideal dla nas do stylizowania, ale po prostu chcę Wam pokazać tak jako ciekawostkę, że później ten motylek też, albo taki właśnie motyw związany z motylkiem się powtarza w kolczykach, też widzimy to w naszyjniku, no po prostu powraca ten sam motyw. I właśnie gdy tutaj też mamy na rękach, o, przypomniało mi się, że nie powiedziałam Wam wyjątek. Dla kogo złoty kolor można stylizować? W jakich wypadkach? Dobrze, zaraz jeszcze do tego wrócę, ale tutaj zakończmy może z tym motylkiem. No i właśnie to jest pięknie, jak pracuje designer, tak? Że ten motylek jest tutaj dodany, między innymi taki dodatek z motylkiem, to jest romantyczny styl od razu. Od razu nam przywołuje romantykę, podczas gdy zwróćcie uwagę, że sama sukienka
jest ona bardziej w klasycznym kroju, jest taka bardziej prosta. Może tutaj też jest troszkę dramatycznego takiego stylu, ponieważ ona jest oczywiście bardzo jaskrawa, od razu się rzuca w oczy, tak? Jest, no, dzieje się tutaj, tak? Więc no, po prostu przywołuje nasz wzrok do siebie, tak? Jeszcze zobaczmy, aha, okej, szpilki takie. Dobrze. I po prostu to, no, pięknie, no, dla mnie to jest po prostu fantastycznie wyglądająca stylizacja. Bardzo mi się podoba ta sukienka. Chyba jedna z moich ulubionych z tych właśnie nowych pokazów mody. I teraz chcę jeszcze Wam powiedzieć właśnie ten wyjątek, komu, kiedy właśnie kobiety mogą wybrać złoty, tak, te, którym pasują zimne kolory. Na przykład dla mnie pasują zimne kolory, ale zwróćcie uwagę, że ja, no, bardzo często mam tutaj i zawsze mam ze sobą właśnie taką złotą bardziej bransoletkę, tak? Powiem Wam, że to, co ja odkryłam, bo ja zawsze myślałam, że mi złoto nie pasuje, nigdy nie wybrałam sobie takiego złota. To dlatego, że jeszcze trzeba zwracać uwagę na karat naszego złota. Na przykład takie starsze złoto, które było przekazywane może przez Wasze babcie, prababcie, przez starsze pokolenie, to jest prawie zawsze 24 karat ma to złoto. Ona ma też bardzo intensywny, żółty kolor. I powiem Wam, że właśnie takie, no, bardziej pasuje dla kobiet, którym pasują te cieple kolory, bo ono jest od razu bardzo cieple. A teraz produkują coś tańszego, no bo 24-karatowe złoto jest bardzo drogie. Teraz produkują tańsze, ja nie wiem, ile moje jest, chyba 14 albo 18, no coś takiego robią. I ono wtedy po prostu ma większą mieszankę ze srebrem, dlatego ono jest mniejszy karat od razu. I ono jest mniej intensywnie żółte, ono wtedy jest takie coś pomiędzy. I właśnie takie złoto, no, mogą wybierać kobiety, którym pasują te bardziej... teraz tutaj chcę wyłączyć. Właśnie takie złoto mogą wybierać kobiety, którym pasują bardziej kolory zimne, bo zobaczcie, że ono nie jest takie intensywne. Wygląda, że ono jest żółte, ale jeśli ja przyłożę do tego właśnie 24 karat, tak, 24-karatowe złoto, to naprawdę będzie widoczna duża różnica. Więc jeśli myślicie, że po prostu to Wam w jakiś sposób, no, złoto nie pasuje, tak, to jak najbardziej po prostu zwróćcie uwagę na to, i jaki jest skład tego złota, tak? I po prostu przymierzajcie, bo zawsze warto jest przymierzyć, jak w tym właśnie wyglądamy, ponieważ warto wiedzieć takie ogólne reguły, a później jak coś się nam podoba, zawsze przymierzajcie, bo to jest naprawdę, no, droga do sukcesu, tak? Jak najwięcej przymierzymy, to na pewno coś znajdziemy, bo czasami coś może na wieszaku wyglądać średnio albo coś bardzo pięknie wyglądać, na przykład z biżuterii, a później przymierzymy i jakoś to właśnie, no, ten styl po prostu jest niepasujący albo kolorystyka. Dobrze. Pani Danuta, czytam Wasze teraz komentarze. Pani Danuta, shorty na wakacje, ale tak jak mówisz, troszeczkę dłuższe. No właśnie, tak, z tymi shortami ja bym też, nie szłabym w ten trend pokazywania, wybierania właśnie shortów takich krótkich, bo jak mówiłam, im jaskrawszy trend, tym krótszy. Na pewno ten trend na bardzo krótkie shorty to jest tylko ten rok, tylko to lato. Naprawdę w następnym roku już będzie zaproponowany nam jakiś inny krój shortów i inna długość. Więc nie warto, jeśli nie macie czegoś takiego, nie czujecie się z tym dobrze, to nie warto też w to inwestować, ponieważ nie warto, tak? Marnacja pieniędzy. Pani Lidia, wydaje mi się, że są osoby, które mają uniwersalny typ urody, połączenie zimnego z cieplą, bo ja mam wrażenie, że i złoto, i srebro mi pasuje. Tak, tak może być. Mhm. Tak, jak najbardziej, Pani Lidio, może tak być, albo też proszę spojrzeć właśnie na tą ilość karat w swoim złocie, tak jak wspominałam, bo to też może mieć wpływ, ale na pewno są takie osoby, myślę, że to są szczęśliwe osoby, bo wtedy jest po prostu, no, łatwiej z wyborem, tak? Oczywiście, ze wszystkim. Lubię srebro, nie tylko w ubiorze. Tak, tak, super, Pani Ano, cudna ta kreacja z tym motylkiem. No, cieszę się, że komuś też to się podoba, bo tak myślałam, że ja chyba zawsze ze swoim taką estetyką, bo ja mam taką, jak już Wam mówiłam, do romantyczności mam taką skłonność, ale ja też lubię takie coś
szczególnego, niezwykłego, bardziej może odważnego, to widzieć, tak? Ale taką, no może nie tyle, że odważnego, ale takiego coś niezwykłego, jaskrawego, ale też kobiecego naprawdę bardzo. Bardzo też takiego estetycznie przyjemnego, ponieważ gdy ja naprawdę widzę takie stylizacje, dlatego też tak długo się z Wami tym dzielę, opowiadam, żeby też w sobie wypracować to takie poczucie tej elegancji, poczucie tej estetyki i czerpanie z tego przyjemności i też, no, też jak widzimy dużo piękna, to też jest nam lepiej, przyjemniej i wtedy też możemy no, łatwiej te nasze stylizacje kreować, tak? Pani Joanna, shorty są ok, noszę cały rok, zimą fajnie się stylizują z grubymi rajstopami, tak, super, tak. Takie shorty ze skóry, no tak, naprawdę, to naprawdę zawsze fajnie, fantastycznie wygląda. Wszystko odpowiednio wystylizowane, grające z nami i wyglądające z klasą. Pozdrawiam z Aachen, super. Tak, pani Joanna, to naprawdę to fajnie wygląda, jak widzę takie stylizacje z shortami, szczególnie skórzanymi na zimę, myślę, że to naprawdę wygląda bardzo stylowo i też bardzo kobieco, bo naprawdę, no, gdy pokazujemy swoje nogi, to naprawdę zawsze to wygląda bardzo pięknie i też, wiecie, ciepło, jak te rajstopy wybierzemy takie grubsze, może z wełny, z dodatkiem kaszmiru, to będziemy też czuć się ciepło i po prostu możemy też czuć się i komfortowo, i ciepło, ale też naprawdę, no, i z klasą, i kobieco, tak? Pani Ania, według mnie też można nosić shorty cały rok. Tak, oczywiście. Tutaj może ja niedokładnie Wam powiedziałam to, że oczywiście można cały rok nosić, po prostu zwracamy uwagę na to, z jakiej tkaniny one są wykonane. Tutaj, jako że ja Wam pokazuję, to jest kolekcja wiosna-lato, dlatego ta kolekcja jest taka już letnia bardziej. Dlatego też i od razu powiedziałam Wam, że no takie tutaj bardziej na lato, bo tutaj po prostu ta tkanina, z której wykonana, czasami to był len nawet w tej stylizacji od Hermes, dlatego. Ale jeśli właśnie, jak pani Joanna tutaj bardzo fajnie zaznaczyła, to są shorty ze skóry, z ekoskóry, a może wełniane, to wtedy i jak najbardziej na zimę, na jesień, no i pięknie to by wyglądało z jakimś może żakietem, tak, może nawet oversize'owym. Myślę, że to fajnie naprawdę by się łączyło i no, podkreślało naszą taką i kobiecość, ale też i odwagę, i taką delikatną seksowność, ale też wyglądało naprawdę i klasycznie, tak? Bo jak dodajemy żakiet, to zawsze to będzie wyglądać klasycznie. No słuchajcie dziewczyny, ja myślałam, że zrobię krótkiego live'a, ale jakoś mi się to jednak nie udaje. Ja bardzo jestem wdzięczna, że widzę aż 74 osoby są tutaj na tym live'ie. I powiem Wam, jestem bardzo Wam wdzięczna, że byłyście, że oglądaliście. Mam nadzieję, że czegoś nowego się dowiedziałyście, jak to też dodać do swojej garderoby. I gdy będziecie teraz chodzili na zakupy, no to będziecie po prostu wybierali swoje rozwiązania i te wybory będą bardziej przemyślane, tak? Po prostu bardziej świadome może też, tak? Nie będziecie po prostu brali coś, bo jest modne, a po prostu bardzo tak świadomie będziecie do tego podchodzili i myślali, czy to pasuje dla mnie, czy nie. Właśnie no, temu był też poświęcony ten live. I powiem Wam, że jeszcze jest zostało kilka trendów, które możemy z Wami omówić, więc też dajcie mi znać, czy interesuje Was to, czy chcecie drugą część takiego live'u, gdzie po prostu no, spojrzymy na te inne trendy, może też takie bardziej fajne rozwiązania na wieczór, na jakieś bardziej okazjonalne wyjścia. Więc dziękuję Wam oczywiście bardzo. Dziś jest niedziela. Ja zawsze zachęcam w niedzielę zrobić coś miłego dla siebie. Dla siebie, ponieważ jak same nie zrobimy to, no i nikt inny nie zrobi, nie zadba o nas, jeśli same o siebie nie zadbamy, więc zróbcie sobie coś przyjemnego. Ja tak czasami spoglądam w stronę okna, ponieważ u nas bardzo pięknie pada śnieg, więc myślę, że naprawdę spacer teraz jest dobrym wyborem, zawsze spacer jest dobrym wyborem, ponieważ no, zbyt dużo chyba siedzimy we współczesnym świecie, więc nawołuję Was do tego, albo no, zrobić coś przyjemnego, co naprawdę podoba się Wam, tak? W jakiś sposób, czy to książkę poczytać, czy to napić się może gorącej herbaty, gorącej czekolady, upiec jakieś ciasto, tak? Zrobić coś naprawdę przyjemnego dla siebie, żeby po prostu ten dzień sobie umilić. Więc dziewczyny, ja bardzo dziękuję Wam, też widzę Wasze podziękowania, bardzo dziękuję. Ja mam nadzieję, że ten live był dla Was przydatny, no i też czekam na Wasze komentarze, czy mamy zrobić też drugą część, tak?
Ja zachowam ten live, tak? Mam nadzieję, że mi się uda. Ja tak naprawdę nie jestem zbyt dobra z live'em na YouTubie, bo nie jestem tak bardzo przygotowana, no w sensie nie mam tak dużo wprawy, ale myślę, że będziemy spotykać się tutaj coraz częściej i częściej. No i też ta wprawa będzie lepsza z mojej strony. Dziękuję bardzo Wam, dziewczyny. Życzę Wam miłego dnia. Naprawdę zadbajcie o siebie. Pa, 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 pa.